kolacji w zamian za wypuszczone ryby. Proste dania bez mięsa. Wracamy do smaków dzieciństwa, tym razem do makaronu z białym serem, ale do makaronu na słodko. Sięgając po przepis z internetu, Michał przygotowuje przyjęcie. Będzie to też jego pożegnalna kolacja w plutyczach. Dobry wieczór. O, widzę, że trunek jest. A jak? Ryby niesiesz? Nie rybę. Ja tu coś ugotowałem specjalnego. Mam nadzieję, że będzie smakowało. Z tego, co tutaj było w lodówce i nie kłamie, przygotowałem kolację taką po mojemu, po warszawsku, bez zabijania zwierząt. No słuchajcie, no jemy, nakładajcie sobie. Żeby były makaronki ze słoninką, ze skwarkami, z olejem jakimś, a takie na serze to... Ja wam chcę teraz pokazać, jak ja pracuję i chociaż kawałek takiej mojej pracy. Znacie ten program? Widzieliście kiedyś? Ja bym tak nie mógł. Dlaczego? Bo ja w to nie wierzę. Nie wierzysz we wróżby? Nie. Może postawimy takiego tarocika na żywo, co? Jakby... Jak można? No, dawaj na miłość. Przyjdzie miłosny genia w wydaniu kart tarota. No ja ci powiem, że możliwości jeszcze by były, tylko ty byś się musiał otworzyć wewnętrznie. Masz w sobie poczucie takiego trochę jakby żalu do, w szczególności jeżeli chodzi o poprzednią twoją partnerkę. Boisz się, że będzie powtórka z rozrywki? Pierdoły, ja to tam, ja pograć tak, ja chętny, ale pierdoły układać to tam ja... Michał, czy możesz mi wywróżyć, że pobuduję nową oborę dla tych krówek, co ty wybierałeś gnój tam? Ja ci mówię bardziej przyszłościowo. Jakieś w ogóle do ciebie pieniądze przyjdą. Może to będą jakieś dotacje. Myślę, że wybudujesz, ale nie wcześniej niż za 3 lata. Przekonałem was trochę? No, dajmy na to. No oni uważam, że do tego, co robię, podeszli z bardzo dużym dystansem, a nie tego oczekiwałem.